Witajcie ciekawscy! Kleo to prawdziwy fenomen polskiej sceny muzycznej ostatnich lat. Odkąd zadebiutowała u boku Donatana piosenką My Słowianie jesienią 2013 roku, nieustannie jest na szczycie. Dziś wszystkie jej utwory mają aż 500 000 wyświetleń w sieci. A za tymi wielkimi liczbami stoi normalna, sympatyczna dziewczyna. W naszym poprzednim filmie możecie usłyszeć więcej faktów biograficznych o niej, dziś natomiast zapraszamy Was w podróż o bardziej prywatnej Kleo, która osobiście opowiedziała nam o sobie i odpowiedziała na nasze pytania. Koniecznie więc zostańcie z nami do końca. Kleo, czyli Joanna Klepko, urodziła się 25 czerwca 1983 roku w Szczecinie. Zanim trafiła pod skrzydła Donatana, została absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta krajobrazu. Ale tak naprawdę Kleo od zawsze chciała śpiewać. Jak mówi, mając 5 lat dawała koncerty do starej żarówki, która służyła jej za mikrofon. Była bardzo artystycznym dzieckiem, lubiła malować, pisać, pracować z drewnem. Zdradza, że miała w sobie pokłady kreatywności, które wychodziły z każdej strony. Co ciekawe, Kleo ma brata bliźniaka. Piotr, w przeciwieństwie do siostry, ma umysł bardziej ścisły i jak ona sama żartuje, na szczęście nie śpiewa, choć także przejawia talent artystyczny. Jest bowiem znakomitym modelarzem i potrafi stworzyć niesamowicie zaawansowane modele, na co piosenkarka nie ma już aż tyle cierpliwości. Kleo pochodzi z niezamożnej, ale bardzo kochającej się rodziny. Mówi, że rodzice otoczyli ją ciepłem i dobrze wychowali. Nie pobłażali jej złego zachowania, ale zawsze starali się wynagradzać za sukcesy. I to, jaką jest osobą w życiu dorosłym, zawdzięcza właśnie im. Od zawsze była bardzo pracowita i rozsądna. Jak wyznaje, za pierwsze pieniądze zarobione z muzyki kupiła swojej mamie zimową kurtkę. Dziś oczywiście powodzi jej się świetnie, a sukcesy przekładają się na bardzo dobre finanse. I choć w kilka lat zdobyła tak wiele nagród, statuetek, złotych, platynowych i diamentowych płyt, że trzyma je poskładane w osobnym pokoju, ponieważ brakuje ścian, by wszystkie zawiesić, pozostała normalną dziewczyną, która spełnia swoje marzenia. Co więc sprawia, że tak wielki sukces nie zawrócił jej w głowie? Dobre wychowanie, silna osobowość i zapewne fakt, że karierę zrobiła nieco później, przez co zanim weszła w świat show biznesu, pracowała jak każdy inny człowiek i miała typowe problemy dnia codziennego. Jak nam wyznała, w kwestiach materialnych zawsze była minimalistką. Oczywiście uważa, że pieniądze są ważne i są pozytywnym efektem jej muzycznej pracy, ale Kleo jest osobą, która je docenia i woli inwestować niż wydawać na głupoty. Dlatego uważa, że głupią zasadą show biznesu jest to, aby nie pokazywać się dwa razy w tym samym stroju. Kleo w przeciwieństwie do wielu gwiazd nie ma problemu z tym, żeby założyć coś co najmniej kilka razy na medialne eventy. W swoim zburzeniu pyta, jak wielkiej musiałaby mieć kompleksy i być niedowartościowanym człowiekiem, aby określać się tylko posiadaniem ciuchu. Wyznaje, że w dzieciństwie miała jedną parę butów i dzięki temu nauczyła się szacunku do pracy, posiadania i pieniędzy. Tak samo w przeciwieństwie do wielu osób z branży, Kleo sama szykuje się do koncertów. Nie korzysta ze sztabu profesjonalistów, fryzjerów, stylistów i makijażystów. Wykorzystując swoją kreatywność, potrafi sama się sobą zająć. W dodatku sama prowadzi wszystkie swoje profile społecznościowe, na których skupia już prawie 3 miliony fanów, poświęcając im naprawdę sporo czasu. Jej oficjalne konto na Instagramie jest jedynym, które posiada i artystka jest zdania, że media społecznościowe to świetne narzędzie, dzięki któremu może poznać fanów i mieć z nimi kontakt. Obserwujecie Kleo, ciekawscy? Trzeba zauważyć, że Kleo to właściwie marka. Artystka sama tworzy swoje piosenki, dotyczy to zarówno melodii, jak i tekstów, a jej największą inspiracją jest po prostu życie. Wszystko to, co otacza człowieka i co dzieje się dookoła, jej zdaniem może być ciekawym tematem do kreowania i powodem do wypowiadania się na ważne tematy. Zapytaliśmy więc, czy dlatego w swojej najnowszej piosence Kły Kleo walczy z nienawiścią ogólnie, czy także tą w branży. Jak sama mówi, show biznes, emocje i ludzie z nim związane nie różnią się niczym od zwykłego świata. W tym normalnym sąsiad zazdrości sąsiadowi samochodu, a w show biznesie może to dotyczyć sukcesu. Artystka podkreśla, że nienawiść i jad jest szkodliwy tak samo w jednym, jak i w drugim świecie. Problem polega tylko na tym, że ten medialny poprzez osoby publiczne zyskuje szerszą i głośniejszą ekspozycję. Przez to niestety mowa nienawiści może stawać się przykładem dla innych, którzy będą myśleli, że skoro ich idol tak robi, to jest to normalne. Kleo zauważa ten problem, a jej singiel jest bardzo aktualny w odniesieniu do tego, co dzieje się dziś na świecie. Piosenkarka zdradza nawet swoją obawę, że teledysk nie jest fantazją reżyserską, ale jest bardzo możliwym scenariuszem tego, co nas czeka. Piosenka to jej bardzo osobisty manifest i spojrzenie na świat, który ciągle zaskakuje ją swoją drapieżną i bezwzględną naturą. I choć kawałek ten budzi w niej spory niepokój, czuła wewnętrzną potrzebę, aby go nagrać. A wy co o tym myślicie? Zgadzacie się z Kleo, że jad i nienawiść nas zniszczą? Jak podoba wam się piosenka?
Wiemy, że dla Cleo muzyka to całe życie, ale czym zajmowałaby się w życiu, gdyby nie śpiewała? Zdradza, że wtedy byłaby osobą związaną z szeroko pojętą twórczością artystyczną. Na pewno poszłaby w kierunku malowania, rzeźbienia i projektowania ubrań. Czy jest to więc coś, co lubi robić w wolnym czasie? Cleo z uśmiechem mówi, że to pojęcie, którego nie zna. Jednak jeśli udaje się znaleźć chwilę dla siebie, to przede wszystkim poświęca ją na sen albo regeneruje siły z dobrą książką i spokojem wśród bliskich. Pędząca kariera w jej przypadku nie wyklucza szczęścia w miłości. Jak wyznała nam Cleo, swoją parę w życiu już ma i jest bardzo zakochana. Ciężko jest jej jednak na ten moment wypowiedzieć się o planach na przyszłość, bowiem przez bardzo dynamiczny czas stara się nie snuć planów dłuższych niż kalendarz koncertowy na kolejny rok. A może po prostu pewne rzeczy lepiej zachować dla siebie? Co myślicie o Cleo ciekawsce? Czy któraś z informacji Was zaskoczyła? Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jak zawsze czekamy na Wasze komentarze i przypominamy o subskrypcji naszego kanału, jeśli zależy Wam na codziennej dawce ciekawych informacji o gwiazdach. Do usłyszenia!